Dzień dobry Państwu. Jesteśmy w salonie Zygmunta Noskowskiego, znajdującym się w Starym Pałacu w Ostromecku. Dzisiaj kolejna część, kolejny odcinek rozmów ostromeckich. Znakomity gość Mariusz Klinciak, dziekan Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, znakomity pianista. Witam Cię bardzo serdecznie. Witam Państwa serdecznie. Mariuszu, siedzisz przy fortepianie, ja zresztą też, tak. Na którym jako pierwszy tak naprawdę dokonałeś historycznego nagrania scen dziecięcych Schumana, ale też utworów Zygmunta Noskowskiego. Powiedz mi, jak wspominasz to swoje pierwsze spotkanie z fortepianem wielkiego Zygmunta Noskowskiego? No, to było przeżycie wyjątkowe rzeczywiście. Choć muszę przyznać, że fortepiany mają coś takiego, co kiedyś miały nowe samochody. Pisało się czasami niedotarty jeszcze. No i rzeczywiście ten fortepian zaraz po remoncie potrzebuje troszeczkę czasu, żeby wszystko tam się ułożyło. Odpowiednio trasy poznajdowały te mechanizmy nowe. Więc nie było to aż takie proste. Natomiast no, od razu było słychać bardzo ciekawą paletę barw, którą ma ten instrument i wygodną technikę i że to w ogóle już były bardzo zaawansowane instrumenty. No myślę, że w ogóle już dla Noskowskiego, jak wybierali ten instrument, no to był on specjalnie tam przebrany i rzeczywiście cały czas zachowuje swoje właściwości. No więc właśnie, proszę Państwa, w tym roku, o czym niewiele osób tak naprawdę pamięta, mamy dokładnie 130. rocznicę sytuacji, w której Zygmunt Noskowski otrzymał ten fortepian w darze od społeczeństwa. Wiemy o tym, że później przy tym fortepianie cała ta muzyczna Warszawa tak naprawdę spotykała się. Śpiewacy przy nim śpiewali, muzycy na nim grali. Wiemy o tym też, że tak naprawdę te wszystkie dzieła Noskowskiego po 1890, musimy twierdzić, zostały tak naprawdę skomponowane na tym fortepianie, który nam się udało nam się wyremontować. Przywrócić go do tego muzycznego życia. Powiedz mi, kim dla Ciebie jest Noskowski i jak sądzisz, jak to możliwe, że tak bardzo został zapomniany przez te wszystkie lata? Jak to się stało? Myślę, że dość dużo było tych kompozytorów w tym okresie mimo wszystko i ta twórczość jest dość bogata, natomiast no, na pewno nie udało mu się przebić aż tak bardzo przez ten pył historii. Ale jakby teraz jeszcze raz wracamy do tych kompozytorów i sprawdzamy, na ile po prostu ktoś nie miał szczęścia w tej zadymie dziejów, a na ile rzeczywiście ta twórczość może nie do końca była najwyższej próby, ale jakby też to jest subiektywne odczucie, bo no nie zawsze ta twórczość jakby musi być równie odbierana, nie wiem, przez cały świat, przez w innych krajach, jak może być odbierana chociażby w kraju danego kompozytora, więc myślę, że tutaj cały czas czekamy na renesans tego kompozytora i rzeczywiście coraz więcej osób się nim interesuje i są to wartościowe utwory i dobrze pisane utwory. Ja myślę, że te jego fortepianowe rzeczy, część z nich jest w jakiś sposób podobna, nie wiem, czy do stylu Paderewskiego, właśnie takiego salonowego pisania, ale jak mówię, dobrze osadzonego w klawiaturze. Akademia Muzyczna zaczyna w tej chwili jakby też, znaczy nie, może się to ująłem, ale idzie w kierunku gry na fortepianach historycznych. W tej chwili dla Was buduje się instrument, kopia instrumentu historycznego, ale też będziecie mieli kopię Pleyela, o której mi wspominałeś. Skąd pomysł na pójście w tym kierunku? Bo Ty też lubisz grać na instrumentach historycznych. Podczas konferencji instrumentologicznej w Ostrowęsku zagrałeś hammer klawier Beethovena na pięknym fortepianie Brudulda z kolekcji Andrzeja Wodarczyka. Skąd taki pomysł, żeby Akademia teraz poszła też w kierunku historycznych instrumentów? Myślę, że Bydgoszcz w jakiś sposób prowokuje do tego i inspiruje, i Ostromecko tak samo, bo właśnie obecność tej kolekcji, to, że tutaj powstała de facto pierwsza na polskich terenach orkiestra grająca na instrumentach historycznych, to wszystko są takie fakty, które pobudzają naszą wyobraźnię i przyjeżdżając tu do Ostromecka i właściwie jeszcze chodząc między tymi instrumentami, kiedy one zupełnie nie były do użytku, no już jakby można było je dotknąć, można było sobie spróbować wyobrazić i myślę, że to wszystko się w ten sposób rodziło. Natomiast wokół Bydgoszczy, wokół Akademii Bydgoskiej też jest wiele osób, które grają na starych instrumentach i jakby pasjonują się tym.
I dlatego postanowiliśmy zamówić i kopię Waltera, i kopię Pleyela. Robimy to też, żeby właśnie porównać, w jaki sposób te instrumenty no właśnie brzmią w porównaniu z tymi naszymi, które powstawały tutaj na ziemiach polskich i które mamy w kolekcji ostromeckiej, ale myślę, że żeby zbudować taką różnorodność dźwiękową tego okresu i żeby móc wykonywać utwory z tych epok na właśnie tych instrumentach. Tutaj warto wspomnieć, że te kopie Waltera będzie dla Was budował Andrzej Włodarczyk, który tak pięknie wyremontował ten instrument, a tego Pleyela będzie tworzył Paul McNulty, znakomity twórca fortepianów, który sławił się tym, że zbudował kopię fortepianu Chopina, słynnego Buchholza. Tak, tak, no to bardzo doświadczony budowniczy, zbudował wiele, wiele instrumentów, więc cieszymy się, że dla nas wykona tego Pleyela, ale również się cieszymy, że w Polsce jest pan Andrzej Włodarczyk i jakby działa na tym polu i rozwija się i dla nas wykona tego Waltera. Myślę, że to będzie bardzo ciekawy instrument. Powiedz mi, tych ostatnich kilka miesięcy dla nas wszystkich było trudnych, szczególnie też dla muzyków, wykładowców, takich jak ty. Jak ty sobie poradziłeś z tym okresem tej pandemii? Jak przeszedłeś przez te ostatnie miesiące? No dla nas to bardzo trudny czas, zwłaszcza pod względem akademickim, bo no co tu ukrywać, nie da się zdalnie uczyć muzyki. To są tak duże straty na łączach, że tak powiem. Poza tym te wszystkie komunikatory, one nie są przyzwyczajone, przystosowane do transmisji dźwięku. Są olbrzymie straty. One generalnie są nastawione na wizję. Więc jak coś muszą obciąć, bo jest słabe łącze, to obcinają właśnie fonię, no co dla nas jest zabójcze. No więc no na pewno tutaj pod tym względem sporo straciliśmy, chociaż oczywiście też są pewne pozytywne aspekty. To znaczy często te zajęcia były prowadzone na tej zasadzie, że studenci się nagrywali, przesyłali nam te swoje nagrania. No więc jak już się nagrali, to się odsłuchali i nagle sami stwierdzili, że coś trzeba poprawić, może jeszcze nie wyślę to do profesora. No więc jakby taka autoanaliza tutaj się na pewno pogłębiła i jak ktoś chciał, to też potrafił z tego sporo wyciągnąć. Natomiast oczywiście zamarło to życie artystyczne, no co jest z wielką szkodą. Oczywiście każdy z nas mógł sobie usiąść, coś tam przemyśleć, poćwiczyć, więcej miał na to czasu, no ale nie było gdzie wyjść z tym, pokazać. Jeżeli to się skończy i od września będziemy mogli normalnie działać, no to okej, powiedzmy, że jeszcze nie będą to aż takie straty. Natomiast jeżeli miałoby się to przedłużać, no to myślę, że generalnie brak kontaktu z taką kulturą wyższą jakoś tam się odbije na wszystkich. Miejmy nadzieję, że to wszystko szybko wróci do normalności. Bardzo Ci dziękuję za wizytę. Dziękuję za te ciepłe słowa o Noskowskim, o tym instrumencie. Naszym gościem był Mariusz Klimsiak, znakomity pianista. Człowiek, który na fortepianie Zygmunta Noskowskiego nagrał pierwszą płytę w serii Fortepian Noskowskiego i zapoczątkował tę serię, która mam nadzieję będzie ciągnęła się przez lata. Nas nie będzie, a ta seria cały czas jeszcze mam nadzieję będzie się produkowała. Tak, bardzo Ci dziękuję. Wszystkiego dobrego. Również dziękuję Państwu. Dziękujemy.